Zapraszamy bardzo serdecznie na kolejną ciekawą wystawę w Muzeum Regionalnym w Jaworze. Tym razem prezentujemy twórczość wybitnego artysty europejskiej klasy, światowej klasy, Mertena de Vos, którego piękny rysunek ze zbiorów Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Wrocławiu, Alegoria Muzyki, będziemy prezentować Państwu do 20 listopada. Chciałem Państwu tutaj zaprezentować najnowsze odkrycie, którego dokonał muzykolog wrocławski, pan Grzegorz Joachim, jak pokazał również związki tego dzieła z Księstwem Świńsko-Jaworskim, ponieważ grafika, która została wykonana w oparciu o ten rysunek, posiada pewien cytat, inskrypcję renesansową, która została ułożona we Lwówku Śląskim, mieście śląskim w dominium Księstwa Jaworskiego. Nazywam się Grzegorz Jachimiak, jestem muzykologiem, doktorantem w tej chwili Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pan Arkadiusz Muła zaprosił mnie tutaj, aby powiedzieć kilka słów na temat tego absolutnie fascynującego rysunku, którym historycy sztuki jak najbardziej się zachwycają, mają ku temu podstawy, ponieważ Martin de Vos to fantastyczny artysta. Natomiast pod względem muzycznym, czy ikonografii muzycznej, jest to rysunek ciekawy ze względu na ilość i sposób przedstawienia tych instrumentów. Dzień dobry Państwu, Hanna Kusi-Joachimiak, jestem z Ossolineum, z Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Wrocławiu, z gabinetu grafiki, z którego pochodzi właśnie ten rysunek. Jest on z kolekcji Henryka Lubomirskiego, pierwotnie był we Lwowie, po wojnie trafił do Wrocławia. Rysunek oczywiście jest na papierze, wykonany w pięknej technice, jest bardzo malutki. Jednak co jest tutaj unikatowe, to i sam artysta oczywiście, ale to też trzeba zwrócić uwagę na to, iż rysunki mogą być eksponowane tylko 6 tygodni, tak jak wszystkie obiekty na papierze, dlatego bardzo rzadko opuszczają muzealne magazyny. Mamy tutaj wyjątkową okazję do zobaczenia tego rysunku w Jaworskim Muzeum. Tą pracą chcemy się tutaj Państwu właśnie poszczycić, również pochwalić się naszymi przedsięwzięciami związanymi z wydarzeniami muzycznymi, a więc choćby jutrzejszym, w dniu 29 października, koncertem finałowym w ramach cyklu Jaworskich Koncertów Pokoju.